zaprosimy do tej skomplikowanej aparatury, dzięki której mogliśmy muzykę ludową w zupełnie nowej formie. No to nie jest komplet, to jest taki zestaw do pokazu Zrób to sam dla Państwa. Jak może do tego dojść? Panie Grzegorzu, zacznijmy może od czego innego. Czy Pan jest muzykiem ludowym czy rockowym? Ja myślę, że muzycy rockowi mają dużo wspólnego z muzyką ludową. Są tacy, którzy uznają teorię, że muzyka rockowa jest w pewnym sensie muzyką ludową. Skąd się wziął pomysł takiej właśnie płyty, płyty, w której używa Pan głosu? Czy ja może odpowiem bezpośrednio, skąd się wziął ten pomysł i poproszę utwór z Data numer 20. Piejo kury, piejo, nie mają koguta, oj ładna, to jest ładna biłgorajsko nuta, oj ładna, to jest ładna biłgorajsko nuta. To jest Anna Malec, ludowa pieśniarka z Jędrzejówki. Ta płyta się wzięła z tego, to jest jasne, bo to są nagrania, z których skorzystałem. Ale wzięła się też z takiej chęci mojego przejrzenia się w tej muzyce. Folklor to nie jest tylko śpiewanie, bo dla mnie też folklor zastępował nam w pewnym sensie media. Mój dziadek był taką osobą i myślę, że ja jako szkrab taki czteroletni załapałem się na kilka jego ostatnich baśni i marzyłem o tym, żeby na tej płycie również znalazła się taka baśń. To jest Gawęda o skrzypku i diable i na podstawie tej gawędy Stanisława Kleinasa mogę pokazać, jak to w ogóle się działo wszystko. No bardzo jesteśmy ciekawi. Także poproszę teraz z Data ósemeczkę. Taki skrzypak był na całą okolicę, bo najlepszy skrzypak był. Najlepszy był jego tam, ale to wszędzie smynął, wszędzie grał, wszędzie tego najlepszy był. Po rozczerach, po zabawach, wszędzie ten najlepszy on był. On grał na weselu Uniera i ukazał mu się później na tym weselu diabeł. I powiedział mu, że mówi, słuchaj, mówi, jak będziesz, mówi, jeszcze tu grał, a będziesz, mówi, za dusty dzień grał, mówi, to już grał, mówi, nie będziesz. To jest historia, to jest początek. To jest początek. No i teraz trzeba zyskać władzę nad poszczególnymi słowami wręcz tej opowieści, w takim sensie, żeby móc umieścić te słowa w określonej przestrzeni muzycznej. I tutaj właśnie w tym momencie wkracza tak zwany sampler, czyli urządzenie, które powoduje, że możemy posługiwać się poszczególnymi fragmentami tego i jak, tak jak nutami. Wycina pan z tej opowieści słowa i tak. Może pan z niej ja ułożyłem tę opowieść na klawiaturze. A czyli każdemu klawiszowi odpowiada pewna fraza. Pewna fraza i potem opowiadam o tym. I ukazał mu się później na tym weselu diabeł. Może pan spróbować, proszę bardzo. Tu diabeł? To już grał, mówi, diabeł. O, tu diabeł. 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 Straszny? Diabeł. Straszny, ale dzisiaj jest taki dzień, że na pewno się wszystkiego wystraszy. Po takich zabiegach, kiedy już nad wszystkimi słowami mamy władzę, to można dopiero zrobić aranżację i posłuchać dokładnie fragmentu już z płyty. Utwór siódmy. Taki skrzypak. Taki skrzypak był na całą okolicę, bo najlepszy skrzypak był. Był na całą okolicę, bo najlepszy skrzypak był. Ale to wszędzie smynął, wszędzie grał w ta. 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 To już grał, nie będziesz. Diabeł. 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 Dobrze, ale po co? Po co? Bo przecież mógłby pan sam tę historię opowiedzieć. Ale czy nie ma w tej opowieści, w tej niedoskonałości tego nagrania, bo to nagranie gdzieś było w jakiejś, zdaje się, hali dworcowej robione, czy nie ma w tym takiej magii, której nie jesteśmy w stanie wykrzesać w żaden inny sposób? Ja oczywiście mogłem poprosić... Net z tego komputera? Nie można tego zrobić. Po prostu jest w tym starym nagraniu, jest zaklęta, dla mnie przynajmniej oczywiście, jest zaklęta taka sprawa, której powtórzyć nie sposób. Mógłbym oprzeć się na tej opowieści, poprosić kogoś nawet z podobnym głosem, na tyle długo posiedzieć w studiu, żeby to się udało właściwie prawie identycznie, ale to byłoby tylko prawie identycznie i prawie autentycznie.
bo ta opowieść ma w sobie dla mnie zaklęty czar. Tak samo jak frazy, które są śpiewane przez te wykonawczynie ludowe, które są na tej płycie, mają czar, który jest no, nie do, w pewnym sensie nie do odzyskania. To był taki impuls, który no, po prostu chciałem, żeby się pojawił. Chciałem, żeby ta płyta po prostu zaistniała i chciałem zobaczyć, jakie reakcje wywoła. Te reakcje są wbrew tym bardzo głośnym krzykom negatywnym, są bardzo pozytywne. Zbieram tyle no, fantastycznych w ogóle wypowiedzi, gratulacji, aż mi przykro o tym mówić, ale muszę o tym powiedzieć, bo ci, którzy są źle nastawieni, po prostu krzyczą zazwyczaj głośniej. A chcę podziękować tym wszystkim, którzy bezinteresownie zwracali się do mnie, nie znając mnie nawet, no, również wielu bardzo poważnym osobom z tak zwanej branży muzycznej. Chcę im teraz bardzo podziękować za te bezinteresowne wyrażanie takiego ciepłego zainteresowania tą płytą.